Jesteśmy we wschodnim Beskidzie Niskim. To co widzicie, to przecudna miejscowość Jaśliska. I dzisiaj chciałbym zaproponować Wam dwie nowe trasy, które zaczynają się właśnie w tej miejscowości. Pierwsza jest nieco łatwiejsza i ma charakter w dużej mierze widokowy. Dojazd na przełęcz publicznym asfaltem, potem trawers granią z pięknymi widokami i powrót asfaltem, ale leśnym, wyłączonym z ruchu, żeby na koniec wrócić do punktu startu znów publicznym asfaltem. Rozpoczynamy na rynku w Jaśliskach i asfaltem w kierunku na Rymanów dostajemy się do przełęczy w okolice masztu telekomunikacyjnego. Od tego charakterystycznego punktu poruszamy się granią, w większości odsłoniętą bezleśną. Widzi nią droga polna, niespecjalnie używana, ale jak było widać też i nie pusta. Po pokonaniu mniejszego, bezimiennego wzniesienia czeka nas nieco stromszy podjazd na Kamińską Górę. To znowu niezbyt wysokie wzniesienie prezentuje nam przepiękne widoki. Możemy stąd nieco skrócić naszą trasę i zjechać łąkami wprost w kierunku na Zawadkę Rymanowską. Jednak w tym filmie pojedziemy dalej zdobyć kolejną Ambrowską Górę, no i po drodze wpaść w niezłe błoto. Kombo, burza plus ciągnik. Na szczęście odcinek ten nie jest zbyt długi. Wjazd z Ambrowskiej Góry również raczy nasze oczy niezłym widokiem. Dalej wyboisty i miejscami błotnisty zjazd prowadzi nas na przełęcz między miejscowości Zawadka Rymanowska i Lubatowa. Skręcamy w lewo ku Zawadce. Jesteśmy jakby na tyłach znanej Cergowej Góry. Droga jest używana, ale raczej nie przez samochody osobowe, a przez ciągniki. Ich kierowcy, jak wszyscy zresztą tutaj, są bardzo życzliwi. Przez Zawadkę wracamy do stóp Kamińskiej Góry. Wracać będziemy zamkniętą drogą leśną o całkiem niezłym standardzie. Kawałek zjazdu po szutrze, ale szybko przejeżdżamy na asfalt. Droga ta prowadzi całkowicie w lesie i właśnie dla leśników została przygotowana. Lepiej wybrać się tu późnym popołudniem albo w weekend. Na początku wspinamy się całkiem stromo, aby znowu nabrać wysokości. Osiągamy wysokość niemal 600 metrów. Po przegięciu mamy już tylko bardzo przyjemny zjazd. Trochę wiraży i pomału docieramy znów do publicznej drogi. Jest to droga łącząca Tylawę i Posadę Jaśliska. Trzeba uważać, tędy potrafią jeździć duże ciężarówki. Wreszcie skręcamy znów pod górę, aby zamknąć pętlę startowej miejscowości Jaśliska. Druga trasa jest nieco cięższa. Wiedzie miejscami trudno przebieżnym szlakiem turystycznym, głównie po grani na granicy ze Słowacją. Na początku musimy zdobyć najwyższy szczyt Beskidu Wschodniego i Środkowego – Kamień. Rozpoczynamy również z Jaślisk. Na początku kierujemy się drogą na południe. Jest to niby droga jezdna, ale tak naprawdę bardzo zniszczony szuter. Docieramy do Brodu. Po burzy może być tu różnie. Skręcamy w lewo niebieskim szlakiem. Tablica ostrzegająca przed niedźwiedziami to nie żart, to naprawdę dziki teren. Mi udało spotkać się jedynie nieco mniejsze, ale też ciekawe zwierzę. Nażarła się bestia, to chociaż nie ucieka przed kamerą. Po pierwszych 100 metrach podjazdu asfalt kończy się, a dalej droga zmienia w ścieżkę. Szybko robi się całkiem stromo. Właściwie stąd aż do grani, czyli około 100-150 metrów do góry, będziemy rower musieli co jakiś czas podprowadzać.
wreszcie osiągamy grań, a co za tym idzie, granicę państwową. Tu jest jakby nieco lepiej, ale tylko przez chwilę. Po pierwsze szybko robi się znów stromo, a po drugie droga rozorana jest jakąś permanentną wycinką. Osiągamy niższy szczyt góry Kamień, czyli najwyższy punkt tej wycieczki. Stąd jest już dużo przyjemniej. Właśnie ten odcinek jest chyba najprzyjemniejszą częścią tej wycieczki. Mijamy pierwszy z licznych tu cmentarzy. Leżą tu zarówno rosyjscy, jak i austriacko-węgierscy żołnierze I wojny światowej. Łącznie na kilku cmentarzykach spoczywa kilkaset żołnierzy. My kontynuujemy bardzo przyjemną ścieżką, która pomału rozszerza się i zmienia w leśną drogę. Z tego miejsca trasa jest bardzo wygodna, ale niestety niezbyt ciekawa. Nie ma tu ostrych podjazdów, ale poruszamy się ciągle w lesie i nie ma też żadnych widoków. Można by wręcz pomyśleć, że to nie Beskid Niski, ale na przykład Puszcza Piska. W tej części też są prowadzone jakieś prace leśne, na szczęście leśne maszyny nie zniszczyły zbytnio głównej drogi. Ups, chyba wyrzuciło mnie nieco na słowacką stronę. Dalej wyjeżdżamy z lasu na coś, co przypomina zwykłe zimne łąki. Na szczęście dalej jest już ciekawiej. Rezerwat źródiska i Jasiołki to tereny podmokłe. Przez jakiś czas musimy nawet jechać drewnianą kładką, którą chyba wybudowali Słowacy. Niebieski i zielony szlak odbijają w lewo. My kontynuujemy czerwony, czyli w praktyce leciutko w prawo. Od strony słowackiej na grań docierają bardzo obszerne łąki. To jedyny odcinek tej trasy, gdzie możemy naoglądać się widoków. Nurkujemy dalej w las. Jest tu jeden całkiem stromy zjazd. Może na filmie tego nie widać, ale jest tu całkiem stromo. I znowu pokonujemy kilometry przez las. Ten jest jednak ładniejszy, rzadki i sami coś tam prześwituje. Zbliżamy się pomału do innego znacznego szczytu, Kanasiu. Jednak tam dzisiaj nie dotrzemy. Tu odgałęzia się szlak niebieski, który właściwie wraca znów na granie. I właśnie nim zjedziemy w dół. To bardzo sympatyczny odcinek, niezbyt nastromiony. Nadaje się znakomicie, żeby od dołu dostać się na grań. Jest równy i pod górę nie trzeba zsiadać z siodełka. Podczas jazdu przeszkadzają niekiedy błotne kałuże, pozostałość po niedawnej burzy. Pomimo środka wakacji i ładnej pogody, od wjazdu na podjazd na kamień nie spotkałem nikogo. To są właśnie zalety Beskidu Niskiego. Pomału wyjeżdżamy z lasu i docieramy do główniejszej drogi na wysokości bardzo ładnego miejsca kampingowego. Ciekawostka, nie dojedziemy do niego samochodem. Zjeżdżamy drogą. Po prawej widać rozległe mokradła, również zasilające rzekę Jasiołkę. Ten odcinek jest bardzo piękny widokowo. Miejscami woda rozlewa się szeroko, a to za przyczyną bobrów. Po pewnym czasie ładne zbiorniczki wodne znajdziemy również po drugiej stronie drogi. I taka prawda, w Beskidzie Niskim doliny ładniejsze są od grzbietów. Pomału zbliżamy się do końca tej wycieczki.
jeśli akurat na końcu nie mamy podstawionego samochodu, ja miałem, trzeba do Jaślic wrócić asfaltem i doliczyć równe 10 km. I to by było dzisiaj na tyle. W przyszłości zapraszam na kolejne propozycje wycieczek dla ekstremistów w średnim wieku, co niespecjalnie lubią ryzykować.